Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem. Okłamywał Tusk, mówią, że ja wszystko załatwię, mnie nikt w Europie nie ogra. Tylko że go nikt nie musiał, proszę Państwa, ogrywać. To jest popychle zwykłe. Marek, jest popychle. Jest. Jest popychle, popychle. Ktoś bierny, pogardzany, poniewierany, wykorzystywany przez kogoś. I są przykłady. Przykłady są. Prezydent po RP? Słuchaj, nie. Z niejakiego Lubińskiego, Góra Gór, tom drugi. Nie wiem, co to jest, ale jest przykład. Z kocmołucha i popychla przekształciła się w zawsze czystą, coraz bardziej elegancko ubraną i coraz lepiej wykształconą wychowanicę pana inżyniera. Na przykład. Nie wiem, o co chodzi, ale super. I z Mortona na przykład, z dzieł wybranych. Wiecznie traktował ją jak popychle, głupie, nędzne popychle i pędził do roboty. Ale z synonimów popychla najbardziej mi się tak podoba pomiotło. Pomiotło. Ale prezes, jak wiemy, na pewno coś wymyśli, bo jeszcze kampania dwa tygodnie, więc jeszcze coś nas czeka. Ale temat tygodnia. No. Fundusz Sprawiedliwości. No, kreatywnie. Kręcona afera, udawana. Tak. Michał Karnowski. O co chodzi? Michał Karnowski poczekał, tak. Kilka godzin poczekał i ruszył na pomoc. Myślał i wymyślił. I co pan Michał pisze w portalu swoim w polityce.pl? Jedyny cel tej nagonki to zabicie Zbigniewa Ziobry. Oczywiście. To jest... Ale pan Michał nie rzuca tylko takich zwykłych oskarżeń banalnych. Pan Michał poddaje takiej dogłębnej analizie prawnej tą aferę czytaj, naciąganą. Jestem ciekawy. Jest kilka przykładów. Ty jesteś prawnikiem. Chciałbym, żebyś się do tych odniósł. Bo generalnie jakby w skrócie nie ma żadnej afery. A teraz pan Michał wytłumaczy ci, dlaczego jej nie ma. A więc tak. Jest jeden z przykładów. Jest cytat wpierw. Cytat. Mraz ujawnił, że były już minister sprawiedliwości miał zlecać organizowanie konkursów pod wybrane, uprzedzone o tym podmioty, którym pomagano też pisać wnioski. Koniec cytatu. I teraz pan Michał tłumaczy. Innymi słowy, szukano w Funduszu Sprawiedliwości sposobów osiągnięcia założonych celów, realnej pomocy ofiarom przestępstw, przez lata zapomnianych i starano się, by pieniądze trafiły do tych, którzy te cele dowiozą. A jeśli ktoś miał dobry pomysł, służono radą w wypełnianiu wniosków. To ma być ta zbrodnia? Za to w państwie Tuska będą sadzać do więzienia? Absurd! Marek, my też mieliśmy pomysły, ale mieliśmy złe pomysły, Marek. I wiesz, i nam nikt nie pomógł. Nikt nam nie pomógł. I nie mamy pretensji o tym, że te dobre pomysły, egzorcyści, redemptoryści, Salcesony, Roxany Węgiel. Szczucie na LGBT. Bo na to szła kasa z Funduszu Sprawiedliwości. To był dobry pomysł, bardzo mądry pomysł. Za zakładanie portali Jankowi Pośpieszalskiemu. Tak. I... Ale nie wiem, czy pan Michał sobie zdaje sprawę w swojej jednak inteligencji i błyskotliwości, że chyba tym wpisem... Pogrążył trochę. Nie tyle, co pogrążył, co tak naprawdę zadekretował moim zdaniem taką oto rzecz, w ogóle że prawa karnego. Ustawianie przetargów jest w sumie w porządku. Tak, masz dobry pomysł, zadzwoń do Michała. Nie? Więc dobrze, kradnijmy do woli. Ale powiedz mi, a ty myślisz, że Michał też miał dobre pomysły? Michał miał świetne pomysły. No, czytam tą jego gazetę Tygodnik Sieci od ale dwóch lat. Ale chodzi mi o to, już. Czy jak on i tam... dużo kasy szło z Funduszu Sprawiedliwości, ale nie przypominam sobie tekstów w obronie skazanych akurat za to. A Michała dowieźli, czy dopiero dowiozą? Michał dowoził przez 8 ostatnich lat, jak wiesz, średnio 5 milionów rocznie dywidendy. Ale chodzi mi o więc to, czy... nieźle chyba. A myślisz, że go też tam z buzą rano i przywiozą? Zobaczymy. Sprawa jest podobno rozwojowa. Chyba mają się od poniedziałku ukazywać kolejne nagrania. Zobaczymy. Jest inny argument, też bardzo mi się spodobał. I tutaj znowu jest cytat. Były dyrektor nadmienił, że środki z Funduszu Sprawiedliwości miały posłużyć do uruchomienia przez zależny od niego podmiot trzech portali regionalnych wychwalających polityków suwerennej Polski. Koniec cytatu. I teraz pan Michał tłumaczy. Tak. Nawet jeśli tak było, to poprosimy na stół tytuły i dowody na nielegalną, niezgodną z umową i prawem działalność tych portali, które jeśli spełniały określone w umowie cele, mogą sobie wychwalać kogo chcą, tak jak prasa reżimowa, hojnie finansowana przez ludzi i firmy powiązanych z władzą, może to sobie czynić dowoli.
No, kolejny coming out pana Michała. No w końcu pan Michał przyznał, jak funkcjonowała jego gazetka i jego media wręcz, przez ostatnie 8 lat. Wręcz, no, szczerość, goda, pochwały. Wręcz jak to mówił prezydent Duda, kiedy ułaskawiał Kamińskiego, wymiar sprawiedliwości, można tak powiedzieć. Zobacz, jeszcze... jakich pan Kleks załatwił. Nie? Mówię, pan Kleks, tak, no, tak, tak. Wiesz, o kim mówię. Nie? I ostatni z przykładów. Odnośnie pani, pisze pan Michał. Pani Patrycja Kotecka, żona Zbigniewa Ziobro i, uwaga, doświadczony, uwaga, menedżer mediów. Menedżer mediów. Cytat teraz, cytat. Nie z Michała. W 2019 roku pomagała nam zawierać umowy medialne. To jest cytat z pana Mraza, który zeznaje. Pomagała nam zawierać umowy medialne. Wspomagała nas swoją wiedzą. Jeśli ktoś miałby rozmawiać z mediami na wyższym poziomie, to mogła to być ona. Fundusz Sprawiedliwości był nierozpoznawalny dla branży mediowej. Nawet próbując wykupić czas antenowy w TVP, usłyszeliśmy, że kogoś musimy mieć za sobą. I teraz pan Michał tłumaczy nam. Słowem, należy dać pani Koteckiej order za wsparcie funduszu, a nie sugerować złe rzeczy. No. Te nagonki zabiły już sporo osób w Orlenie, w fundacjach. Oni pisali o tym, bo tam rzeczywiście zgony były. No, Tusk zabija, nawet, wiesz, nawet telepatycznie, stary. Ostatni odcinek oglądacie, bo on ma tą tęczówkę jaką, szafirową czy niebieską? Niebieską, niebieską. I wilczą do tego, wilczą, więc to jest wilczą, takie kombo. Ale wciąż i mało. Niemcy mu to chcą wszczepili. Kolejnych śmierci, konkretnych osób, haniebne metody, ponury czas. Kończy tak pan Michał. Ja zazdroszczę. Fantazji. Takiej wyobraźni. Takiej... Myślę, że jest to jakoś... Najwybitniejszy twórcy gatunku science fiction, który kiedyś bardzo Marek lubiłem, teraz mniej. No myślę, że Philip Dick, amerykański pisarz, no nie jest grobie się przewraca, Marek, bo wie, że nie sięgnął nawet w ogóle Marek, pięt. Nie jest tajemnicą, że mieliśmy kontakty z różnymi substancjami i nie jesteśmy dumni z tego. Natomiast trochę czasem wspominamy z rozrzewnieniem. Aż, no, nie będziemy aż, tu aż po, ale powiem ci, że tak powiem, takich w ten wymiar jeszcze nie wszedł. Nie było takich lotów. Nie, takich może lotów inne było czasy, może nie było takich dobrych narkotyków. No, nowe towary, nowi dealerzy. Szkoda, ale wszystko przed nami. Panie. Wszystko przed nami. Była raz sytuacja, w której otrzymałem informację od naszego doradcy medialnego, który wysłał mi SMS-em wiadomość, że właśnie redaktor Sakiewicz idzie do ministra Ziobro po 1 000 000 złotych, żebym się przygotował. A teraz tak na krótko, żeby tego Tuska temat zamknąć, dobra, żebyśmy dobra poszli dalej. Hit sieci w polityce donosi. Rolnicy apelują do Donalda Tuska. I teraz, żeby nie zdradzać od wszystkiego, przeczytam fragment. Jest cytat teraz. Apeluję do pana premiera, że to nie są przelewki. My chcemy przeżyć ten strajk, ale dlaczego nas zmusza do tego poświęcenia w imię czego? Zapytał jeden z protestujących w Sejmie rolników, którzy od kilku dni prowadzą protest głodowy. Spróbuję do niego zaapelować inaczej. Skoro nie rozumie nas, to rozumie język pani Urszuli. To spróbuję z nim porozmawiać w języku pani Urszuli. Dodał i zwrócił się do Donalda Tuska po niemiecku. To proszę. Sehr geehrter Premierminister, die polnische Regierung Donald Tusk. Wir polnische Bauer hungern schon 9 Tage hier in Sejm. Wenn Sie uns nicht auf polnisch verstehen, dann sagen wir Ihnen auf Deutsch. Vielleicht verstehen Sie uns. Wir appellieren darauf, mit Ihnen ein Gespräch über die polnische Landwirtschaft zu sprechen. Wir werden in verschiedenen Sprachen mit Ihnen kommunizieren, aber wir bevorzugen die polnische Sprache. Może teraz pan premier zrozumie. Ten język mu jest chyba bliższy niż nasz polski. Ty Verstehen, co ten... Ja wol. Co ten Bauer Sprech? Sehr gut, wunderbar. Tak? Mhm. Nie, to jest też w ogóle... Zobacz, do czego to doszło, że rolnicy uczą się niemieckiego, nie? PiS w ogóle, wiesz, to oni rozumieją, no, skąd wiatr wieje. Zmuszeni tą pychą tego Tuska, o tych tak wielczych, szafirowych oczach. On chyba namówił w ogóle tego Morawieckiego, żeby ten Zielony Ład podpisał, nie, generalnie. Bo to Morawiecki naiwny, on mógł tak telepatycznie jak tego pana w Orlenie, tak, co zmarł. On ma tak te oczy wilcze i po prostu... W ogóle to jest tak, że on tak, wiesz, patrzy się w jakieś zdjęcie, nie, Tusk, nie, się patrzy, patrzy i później ci ludzie głupieją, nie. A kurczę, a wiesz co, jaka gruchnęła wiadomość wczoraj w ogóle, nie, że po 20 latach zakończył nadawanie legendarny program telewizyjny EZO TV. Co ty gadasz? No. Coś takiego. No. Różnego rodzaju numery poprzez Zielone Ład, TikTok,
Five i tak dalej. Wiem, że nasi widzowie lubią żyć jak gwiazd. Dziękuję wam za fragmenty, które nam przysyłacie. Róbcie to dalej. No Kurski no, wrócił z Ameryki i w ogóle wiesz, jest w formie doskonałej. Oczywiście mówimy o Jacku Kurskim. Słuchaj, wywiad dla Wprostu. Jestem pierwszym człowiekiem, który opanowanie telewizji publicznej po prostu się udało, w sensie stworzenia sprawnego medium, które organizowało świadomość społeczną i zbudowało pewien komfort informacyjny dla wielu milionów Polaków. Były prezes TVP zapewnia, że tylko dorobiono mu gębę kogoś, kto jest powszechnie nielubiany. Być może to jest kwestia jakiegoś nadmiernego potencjału, który we mnie drzemie, co budzi jakieś reakcje i obawy różnych ludzi. Pojechałem w parę miejsc, w teren, bardzo ciekaw, jak mnie ludzie przyjmują i muszę powiedzieć, że nie jest źle. Twierdzi, że ludzie oceniają to, co się działo w TVP za jego czasów. My po prostu oddaliśmy telewizję ludziom, którzy przez wiele lat byli wykluczeni przez elity, przez salon i nie mieli swojej stacji. Nagle ją dostali. Szczujnia. To jest to, co się teraz dzieje wobec Daniela Obajtka, wobec Zbigniewa Ziobro, czy wobec Jarosława Kaczyńskiego. Nawet wobec mnie. Ilość hejtu, który się wylewa z tamtej strony, jest niczym w porównaniu z twardą krytyką, którą rzeczywiście telewizja pisowska wobec różnych polityków stosowała. To przejdźmy teraz, zostawmy już pana Jacka, bo tutaj nie ma co tłumaczyć. No comment, no comment. Okay? No comment, no comment. Yes, no comment. I teraz lecimy dalej. Rafał Patyra, święta rodzina, dziecko ojca i syna. Z kochanką, powrót do żony. Te wartości kolekcje, katolickie takie. Jasna góra. Skomplikowane to jest. Przydałoby się tutaj Jacek Gmoch, żeby rozrysować strzałkami. No i egzorcysta. Ale które dziecko jest Rafała Patyry? Egzorcysta siedzi. Siedzi tak, za Salcesony niestety, bo były zepsute i jest wywiad w Gazecie Polskiej z Rafałem Paterą. To jest taki cykl w ogóle, że Gazeta Polska robi wywiady z gwiazdami TV Republika. I Rafał Patyra jest gwiazdą TV Republika i zaczyna się ten wywiad i tam padają różne słowa i tak, tylko fragmenty. Rośniemy szybciej niż drożdżowe ciasto, mówi pan Rafał Patyra. Przedstawiciele koalicji 13 grudnia uciekają przed nami jak diabeł przed święconą wodą. Czy mnie to dziwi? Ani trochę. Ktoś, kto ma czyste sumienie, uciekać nie musi. Warto tylko pamiętać, że bycie politykiem to jest służba. Służba narodowi i krajowi. I wobec tegoż narodu ma się pewne obowiązki. Należy do nich także odpowiedzi na pytania dziennikarzy, którzy reprezentują media oglądane, słuchane czy czytane przez Polaków. Jak kogoś to przerasta, powinien robić co innego, a nie wchodzić w politykę. Bo tutaj dostrzegam pewną taką złośliwość w kierunku prezesa, który przez 8 lat uciekał przed mediami, ale no, jak się jest niezależnym dziennikarzem, to można sobie pozwolić na takie odważne tezy. Pada pytanie od autora, autorki, już nie pamiętam tego brawurowego wywiadu. Jakie to uczucie pracować w telewizji, która jest tak bardzo doceniana? Czekaj, Mark, serce sobie. I pan Rafał, pan redaktor Rafał. Z czystym sumieniem muszę przyznać, że takiego poczucia misji nie miałem w żadnej innej telewizji. Nawet w TVP, gdziekolwiek teraz bywam, spotykam się z licznymi wyrazami sympatii i gratulacjami. Czasami są to sytuacje naprawdę wzruszające. Ludzie podchodzą, ściskają ręce, dziękują, mówią, że wpłacają środki na telewizję, która jest ich. Nierzadko mają łzy w oczach, Artur, nierzadko. Dużo pytają, chcą wiedzieć, jak to wszystko wygląda od środka. Wielu pyta o nasz sklep, w którym, co chciałbym, żebyśmy przypomnieli, pojawił się merch nowy Telewizji Republika i brawurowe czapki, które reklamuje sam redaktor naczelny. Ja myślę, Tomasz, że to zapewnia. Sakiewicz. Fajnie wygląda w ogóle. A więc tak, pojawił się sklep. Widać, że traktują nas jak swoich, że jesteśmy dla nich częścią ich życia, niemal domownikami. Człowiek czuje, że robi coś naprawdę ważnego i potrzebnego, a daje to potężnego kopa do pracy. Dalej pan Rafał jeszcze dodaje tam kilka takich anegdotek. Lubię pobrykać na antenie i puszczać do widza oko. Świata, tego świata, nie warto traktować do końca serio, bo to grozi depresją. Sklanka musi być do połowy pełna i to jest moja filozofia. Nie łudzę się tu już tak na koniec, że wszyscy będą mnie kochać i nie walczę o to, by się wszystkim podobać. Staram się nie udawać i robię swoje. Dostałem od Boga określone talenty i robię wszystko, żeby ich nie zakopać. Ja w ogóle wiele w życiu dostałem od Boga. To pomaga patrzeć na świat i ludzi przez specjalne okulary. A my od Boga nic nie dostaliśmy, Marek.
Słuchaj, wiesz co, ale naklejki? Ja patyra, mogę... patyra jest w ogóle jak takie świeże ciasto drożdżowe, wyciągnięte z piekarnika, takie tak, pachnące w ogóle. Pachnące, w ogóle miękkie, no, takie, pyszne, jak w ogóle... ale można się nim zatruć. Ale zobacz, ile entuzjazmu jest na prawicy. Oczywiście. Jak w ogóle oni są rzeczywiście, wiesz. Oni jakby Jacek Kurski powiedział po tym swoim pobycie rocznym w Ameryce, mają no, to flow. No, Kurski jest jak taki stary trochę piernik. Ale nie, kurde, nie. Piernik czym starszy, tym lepszy, tym lepszy, nie? Patyra jak świeże ciasto drożdżowe. Kurde. A Ryszard Czarnecki kim jest? Ryszard Tort. W tym. On tort. Jest tort. To jest tort moim zdaniem. Tort królewski. Tort królewski. I jest fragment felietonu pana Ryszarda, o. Bo Ryszard Czarnecki, jak już wszyscy nasi widzowie wiedzą, pisuje do wszystkich możliwych miejsc. I pan Ryszard pisze tak. Uwielbiam kampanie wyborcze. Życie byłoby dużo bardziej nudne bez nich. To jest moja jubileuszowa, bo 10. Gratulacje, panie Ryszardzie. Naprawdę nie ma partii, której pan nie nadstawił swojego tyłka. Chyba poza Platformą Obywatelską. No i Lewicą, jeszcze chyba nie było go. No tak. Ale tak. Może pójdzie. Ale były różne inne mniejsze kanapy. Niektórzy politycy nie znoszą rozdawać własnych ulotek. Nie w to graj. To okazja do posłuchania tego, co myślą ludzie. A w tej kampanii tytułowano mnie już panem profesorem i panem senatorem. Dwie damy, każda z osobna, powiedziały mi, że jestem bardzo przystojny. O, od obu byłem młodszy. Odwiedziłem blisko 20 miast i miejscowości. Spotkania miałem w wiejskiej świetlicy i w spółdzielni mieszkaniowej, a także sporo na świeżym powietrzu. Były też spotkania w domach prywatnych, w domach publicznych, przepraszam, obiektach kościelnych. To nieprawda, co powiedziałem. Mój kierowca złapał 11 punktów karnych, a drugi pojechał parę metrów pod prąd. Jesus. Kurczę, ale tam się musi dziać. Ale dynamika jest. Najbardziej emocjonujące wydarzenia zapewne jeszcze przede mną. Jedno poruszające już za mną, gdy w powiatowym mieście na otwartym dla wszystkich mieszkańców spotkaniu jedna z osób chciała za wszelką cenę je zerwać, nie dopuszczając do głosu, nawet gości. I gdy w końcu, nic nie wskurawszy, opuściła zebranie, uczestnicy tegoż pożegnali ją churalnym Auf Wiedersehen. A, dowcipni. Piękna klama. Ale uczą się niemieckiego. Uczą się niemieckiego. A tu takie newsy, breaking newsy, łamiące newsy z ostatniej chwili. Ale powiem ci tylko, bo ja wyczytałem, ile Czarnecki jako europoseł zarobił. To jest nieistotne. Wiesz co, wynika z niego, że Czarnecki posiada razem z żoną 126-metrowe mieszkanie o wartości 2 600 000. Drugie 80-metrowe o wartości 800 000, Marku. Ma 10-metrowy domek letniskowy o wartości 220 000, mieszkanie w Belgii o wartości 895 000, posiada jeszcze 250-metrową działkę o wartości 100 000, no i w gotówce tam troszeczkę ma 306 000, 200 000 euro, czyli prawie 1 000 000, 10 000 dolarów i 1 000 000 rubli. Przepraszam, pomyliłem się, Marek, no także... No wiesz. Biedak. Nie będziemy mu zaglądać do tego. Po świetlicach jeździ, no to wiadomo, widzę z nędzą. Nie, tam się nie przelewa. Ale słuchaj, wychodzi nowa książka. O. Kogo? Grzegorza Brauna. Reklamuje ją pan Tomasz Sommer, jak rozumiem, wydawca. I reklamuje ją takim oto krótkim tekstem. Dlaczego odpalił gaśnicę? Jak zablokował Grabowskiego? Czy powinniśmy wyjść z eurokołchozu? Co dalej z Konfederacją? Kim jest student? Czy covidianie zapłacą za swoje działania? Odpowiedzi w najnowszej książce Brauna. Gram wabank. I teraz uwaga. Kup książkę i wygraj gaśnicę z podpisem Grzegorza Brauna. Jest do wygrania, Artur, 9 gaśnic. Jesus Christ. Pomakale, co? I tak już na koniec Życia Gwiazd. Chciałem powiedzieć, że wyciek niestety na poufnej rozmowie kolejny mail pani byłej kurator Barbary Nowak. Tym razem do braci Karnowskich. Ja po prostu go przeczytam i ja bym chciał, żebyś się od złośliwości tym razem powstrzymał, bo cię o to proszę, dobra? Dobra. Szanowna redakcja w polityce.pl, a szczególnie szanowny panie redaktorze Jacku Karnowski. Ogromnie dziękuję. Jestem wdzięczna i niezmiernie poruszona na koniec mojego kuratorowania doświadczeniem szlachetnej solidarności i prawdy w obronie wartości cywilizacji chrześcijańskiej w ujęciu fundamentalnym. Państwo z pewnością zapłacicie za swoje nieprzemakalne stanowisko, niewrażliwe na sugestie, że inne spojrzenie na poruszane przez Państwa kwestie lepiej się opłacą. Osobiście Państwu dużo zawdzięczam. Od wielu lat przegląd prasy zaczynam od lektury w polityce. To była i jest moja busola, źródło wiedzy, a teraz na koniec także powód wzruszenia. Tekst pana redaktora Jacka Karnowskiego pozwala mi podsumować piękną przygodę z wpolityce.pl przysłowiem.
Cytat. Przyjaciół poznaje się w biedzie. Koniec cytatu. Dziękuję całej redakcji i każdemu z Państwa redaktorów. Dziękuję, życzę siły wytrwania w prawdzie. Życzę niezłomności, bo czasy są takie, że ojczyzna znów domaga się świadectwa niezłomnych. Miejmy nadzieję na zapłatę od Boga. Z szacunkiem, Barbara Nowak, dziś jeszcze małopolski kurator oświaty. Pięknie, Marek. Taki zazdrosny trochę jestem, bo my nie dostajemy takich żadnych, nie? Żeby tak napisał. Napiszmy tak. Umówmy się, że raz w tygodniu albo raz nawet na miesiąc sobie zapiszmy. Tak, a może wy do nas też tak napiszecie. Znaczy dla nas też ta gazeta jest taką busolą, kompasem, różdżką i pentagramem i zarazem. Wibratorem za jednym zamachem. Tak, tak. Takim dwustronnym. Takim analnym bardziej. Tak. W tą stronę bardziej. Szanowni Państwo, panie wójcie, panie generale, kochani harcerze, szanowni mieszkańcy ziemi Wiśnieńskiej, bo męstwo nie trzyma się żelaza, lecz serca. Weszliście do panteonu polskich bohaterów. Rzadko mówimy o lewicy, ale powiem ci, że ta nowa lewica to już kompletnie pogłupiała, wiesz. Wiesz, jakim hasłem oni idą do wyborów, obok najważniejszych postulatów, takich jak upowszechnienie mordowania dzieci nienarodzonych. Nie wiem, ty widziałeś Biedronia z tymi plakatami. Mordować dzieci nienarodzone. No tak, tak w ogóle to nie mają. Zrównanie związków sodomitów i gomorytów z małżeństwami. To są gomoryci, sprawdź tam przy okazji. Pojawił się postulat zwierzęcy mający przemawiać do bezdzietnych feministek. Postulat zwierzęcy. Skrajna lewica chce wprowadzić system piesel dla zwierząt. Piesel. A ten pani kot, pies ma piesel? No kot się powinien, kota to kotel się nazywać. Podczas warszawskiej konwencji Nowej Lewicy głos zabrał jej współprzewodniczący sodomita Robert Biedroń. Każdemu psu wprowadzimy piesel. Każdemu psu wprowadzimy piesel, czyli pesel dla psów. Tak, by nie było bezdomnych piesków. Pamiętajcie, te wybory są nie tylko dla nas. Są również o naszych najlepszych przyjaciołach. Co więcej, Biedroń zapowiedział także walkę o powołanie rzecznika praw zwierząt na poziomie europejskim, znakowanie psów i tak dalej. No i wiesz, no i komentarz jest oczywiście tego portalu. Lewacy, którzy nienawidzą dzieci i wolą mieć psiecko, bez wątpienia są zachwyceni nowym, kosztownym pomysłem. Nie od dziś też wiadomo, że skrajna lewica dąży do zrównania bytu człowieka z bytem zwierząt. Co ciekawe, dziwnym trafem pokrywa się to z tezami Talmudu na temat gojów, którzy są niczym innym jak szumekokształtnymi zwierzętami. Czy to jest portal Magna Polonia? Tak. To wszystko jasne. Oni w ogóle mają taki kącik żydowski tam, nie wiem, czy zauważyłeś. Tak, Żydzi, zakładka Żydzi jest. Co dalej, Marek? Ja myślę, że będzie jakieś takie pieskowe. Wiesz co? Będzie urlop wychowawczy, jakbyś miał małego pieska, nie? Za wilczura dostaniesz więcej. Za piesie urzyńskie będzie. Tak, ja myślę, że będzie pieseł plus, nie? No. Będzie 500 puszek na przykład, nie wiem, jakiegoś No byś miał normalnie karmę? W tramwaju w Warszawie na przykład, nie wiem, miejsce dla pani z pieskiem na przykład, nie, generalnie, wiesz, dla starszych już nie będzie. W ogóle dla psów mogłyby być same miejsca takie. No ja też tak myślę, że w ogóle, wiesz, my będziemy chodzili gdzieś... W kagańcach. I na smyczy. No tak byś chciał siku, to wiesz, później tam, wiesz, nie wiem. No. Jest to, ale tak szczerze? Tak jak słyszę te kolejne pomysły, to czekam, czekam na ten moment, kiedy ta lewica znowu zjedzie pod próg 5% i może kiedyś naprawdę się pojawi ktoś, ktoś nowy. Taki. Amen. Witamy. Jaka Danusia Cholecka, poderwałem jakąś dziewczynę w dyskotece. Zobaczcie, jaka młodzież tutaj siedzi w naszym studio. Błyszczy, i on tak cały czas, błyszczy się cekinami. Cały czas. Po prawej stronie. No. To jest horror w ogóle, słuchaj, się dzieją. Bo ty wiesz, pieseł, streseł. Prawdziwe dramaty to się dzieją tam. Tomasz Łysiak, Gazeta Polska.
Tak opisze. Plastikowe słomki do picia napojów wyginęły jak dinozaury uderzone meteorytem, Artur. Wszędzie podaje się teraz jakieś tekturowe badziewia, które powodują, że napoje smakują jak papier rozpuszczony w wodzie z zalewu Wiślanego. Skąd on zna ten smak? Nie wiem, gdzie on wkłada te słomki. Coraz częstszym widokiem są osoby ze stalowymi rurkami wielokrotnego użytku. Stalowe rurki? Tak. A gdzie ty? Nie wiem. Wyjmują je bywalcy modnych knajp i wegańskich barów z niemięsem. A my tam nie chodzimy. Z miną wyższości i wygięciem warg Marii Antoniny, degustującej herbatkę w filiżance z najcieńszej na świecie porcelany. Gdzie ten łysiak łazi tam? Nie wiem, gdzie on chodzi. Do jakichś takich chyba moim zdaniem LGBT-owych miejsc. Dla piesełów. Tak, dla piesełów. Przez owe stalowe rurki siorbie się napój z hukiem gazu bulgoczącego w rurach jamalskich. Stare i dobre, dać w rurę, nabiera nowego znaczenia. Teraz to wykwintność oraz nowoczesność. Horror, dalej to jest, dopiero się zaczyna. Horror z nakrętkami przytwierdzonymi do butelek, tak, by nie można było ich odczepić, jest już codziennością setek tysięcy ludzi, którzy pijąc albo oblewając się wodą, albo ze złością zrywają nakrętki. Tymczasem wierzcie, że niedługo plastikowe butelki znikną w ogóle. Biedny. Tak jak mają zniknąć jednorazowe opakowania dla zamawiających jedzenie na wynos. Ponoć Unia chce, żeby człowiek, który zamierza kupić danie na wynos, przynosił własne naczynie wielokrotnego użytku. Garnek? Menażkę. Amforę? Kocioł żeliwny? Pyta pan redaktor. W niedalekiej przyszłości, jak myślę, trzeba będzie zawsze nosić ze sobą po mieście taki kocioł, manierkę, rurę do picia i stalowe sztućce, żeby na przykład przekąsić burgera w maku, stary. Albo taką, wiesz, łyżkę, żeby sobie tak, wiesz, wziął, nie? Taką chochlę. Ja myślę, że Tusk wprowadzi takie kartofle, wiesz, bryzgane. Czaskowski. I pójdziemy sobie tam, wiesz, każdy ze swoją taką łyżką. I te robaki po prostu będziesz mógł tylko nabrać. W maku nie będzie już mięsa, będą robaki wiesz, takie. No, robaki to ja smażone wiem, to na robaki, głębokim tłuszczu. Robaki to będą dla piesełów generalnie, wiesz, to dla nas to nic nie dla piesełów to będzie mięso, zobaczysz, że tak będzie. No. Lewica psom mięsów nie będzie żałowała. Słuchaj, nie będzie też można chusteczek jednorazowych opakować w folijkę. Pastę do zębów najlepiej wydzielać doustnie z dystrybutorów w centrach handlowych. Jestem sobie w stanie to wyobrazić. Tak. No i broń Boże, jakieś sklepy z materiałami dla plastików. Żadnych materiałów plastycznych i precz z plastikami. W szkołach zamiast plastiki wprowadzi się metalurgię wielorazowego użytku. I wreszcie, och jak cudownie, na ulicę wrócą saturatory. I będzie można sobie chłeptać gruźliczankę ze szklaneczki w samym środku gorącego letniego dnia. Gdzie wady, ja się spytam, Artur? Gdzie wady? Myślę, że stoją za tym lobbyści, którzy chcą wprowadzić żelazne kierki. Sodomici z gomorytami tam za tym stoją. I ludzie z Talmudu. I Bruklińska Rada Żydów, tak jest. Tylko pod krzyżem. Tylko pod tym znakiem. Polska jest Polską, a Polak Polakiem. Cała nadzieja młodzieży. Znalazłem taki... Ale w katolickiej młodzieży mam tak, nadzieję. Katolicki rap, uwaga. Katolicki rap. O masturbacji. Zaczyna się, gdy hormony dochodzą do głosu i poznaje swoje ciało w ten niewłaściwy sposób. Masturbował się, nie wiedząc, co to znaczy, póki któryś z kolegów mu nie wytłumaczył. Potem inny, po lekcjach, zaprosił go do domu i pokazał film porno, tylko nie mów nikomu. To była bomba, bo wtedy w nim coś pękło. Nawet nie wiedział, w jakie ładuje się piekło. Plama w duszy szybko się powiększyła i stał się niewolnikiem swojego ciała. Ja myślałem, że spotkała go kiła na koniec, że to takie będzie, ale przy masturbacji to chyba nie. I słuchaj, i są pod spodem komentarze, wiesz, świadectwa. Byłam wplątana w szpony szatana, który jest złem. Początkowo kupowałam Brawo tylko ze względu na muzykę, którą uwielbiam, pod każdą postacią, ale później już nie kończyło się tylko na tym. Coraz częściej przewracałam strony na rubrykę miłość, czułość, namiętność, czy seks i ty. Rodzice nigdy nie rozmawiali o naszych problemach. Kiedy miałem 12-13 lat, inne świadectwo, wpadło mi w ręce gazeta Brawo, Brawo Girl. Czytałam je regularnie i możecie sobie wyobrazić, jaką miałam skrzywioną psychikę. Uważałam wtedy, że seks przed ślubem albo już na trzeciej randce to coś całkowicie naturalnego, zwyczajność, postępowość i nic więcej.
czasopismo deprawują. Mam 15 lat. Dzieje mojego grzechu zaczęły się z pozornie winnie, kiedy miałam 6 lat. Wtedy zaczęłam poznawać Bravo i Bravo Girl, na którym kolejne numery z niecierpliwością czekałam. Coraz częściej też interesowały mnie filmy ze scenami erotycznymi. To jest grzech. Ukojenie swojego bólu znalazłam w analizmie. Na początku wiedziałem, że to grzech, ale szybko zmieniłem zdanie. Filipinka, Bravo i Twist utwierdziły mnie w przekonaniu, że masturbacja to nic złego. Od tego się, Marku, zaczyna. Od tego się zaczyna. Ja ci powiem, że właśnie tutaj sobie googlam, widzę, że można kupić w Empiku Bravo i teraz uwaga. Bravo best ten listę. Die 52 Nicesten Star Podcast. Verstehen? Po niemiecku, stary. No, jak wół. Żegnamy się z wami starym harcerskim Hände hoch. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem.